Siema, elo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Spider-Man. Oh yeah. Lecimy dalej, słuchajcie. Hej Miles, co tam? Właśnie, gramy Milesem, który... Spotkałem Spider-Mana. Który nam powtarza to, co ostatnio słyszeliśmy. O rany. I sobie idziemy na miejsce. Na śmierć zapomniałem. Ale kicha. Czekajcie, mogę gazetę wziąć. Daj gazetę. Dobra, następnym razem. Muszę kończyć, mama mnie zabije, jak się spóźnię. Spoko, nara. Nara. Dobra, ale to słyszeliśmy ostatnio, także lecimy i słuchajcie. Bazar. Słuchajcie, pełna mobilizacja. Jeśli chcecie dzisiaj i dostać jeszcze jakieś odcinki ze Spider-Mana, to w tym momencie wszyscy łapeczki w górę zostawiamy. Będzie dużo łapeczek w górę, to ja wam powiem, że... No jako, że jest weekend, to kurczę, no trzeba tutaj parę odcinków wstawić, co nie? Także wiecie, lajkujemy na potęgę, na maksa i będzie Spidey! Sunąć się ludzie, Miles leci. Co tu macie? Mogę wam wyłączyć? Ty, gościu, weź. Znaczy, babka, weź tutaj. Ja chcę to wyłączyć! Nie mogę. Czekajcie, bo on miał chyba jakiś ten, hakujący. Może jak to wyciągnę, to wtedy to działa do skakowania. Apka hakerska. Ciekawe, czekajcie, skakujemy. Pyk! Skakowałem! Gra muzyka. Okej. Okay. Czyli to działa. Dobra, to już wiem, co z tym robić. A co tu się wyprawia? Dzień dobry. Dowody do kontroli. Co wy tutaj... Co wy tu odwalacie, halo? Gdyby nie ten dron, mógłbym tam przeskoczyć. Ale... Wiecie, można go skakować. Wow, to była łatwizna. Ale mają kolejnego drona. Nie mają żadnych zabezpieczeń. Może wyślę anonimową wiadomość. Spóźnię się, nie mam wyjścia. Dobra, czyli musimy tutaj zrobić... Strzelić cichacza. Gdzie mam iść? Mam iść... Czemu to mi się podświetla na żółto? Mogę to skakować? Nie. Mogę coś jeszcze skakować? Ja bardzo bym chciał coś skakować. To jest bardzo fajne. Tylko musimy się udać do ośrodka Fist, ta? Pan tu dalej skanuje. Ty, chyba cię grzeje, nic nie skanujesz, ziomeczku. Ja tu sobie po cichu idę. Zobaczymy, jak daleko dojdę. Alert. Okej, ruszamy. No dobra, czyli nas tutaj ziomeczek nie widzi. Ale ten nas widzi, ale mu tutaj to skakuje. Chyba coś tu mam, centrala. Czekajcie. Chyba coś tu mam, centrala. Okej, pomyślmy. Porobienie. Mogę przejść pod bramą po lewej, albo po rusztowaniu po prawej. W sumie nie pomyślałem, którędy pójść, bo on się tutaj na nas patrzy, ale to nieważne. Okej, bez paniki. Muszę go odciągnąć. Dobra, ładnie, ładnie. Czekajcie, że tak... Że tak zapytam, to po co mogę tego hakować? No dobra, odpaliłem... Odpaliłem mu coś takiego. Przycisnę się tako? Czekajcie, on mnie wykrywa! LOL! Ale zrąbałem! Chwila, przycisnąłem się. Dobra. Szybko. Dobra. Okej. Jestem bezpieczny. Poleciałem na YOLO, nie? O, hej mamo. Hej mama, co tam? Dotarłeś do domu opieki Fist? Tak, zaraz tam będę. Miles, wiesz, że nie musisz pracować w tym ośrodku. Mówiłaś, że muszę. Nie, dałam ci wybór. Tak, a ja wybrałem to zamiast terapii. To mi pomogło, wiesz? Gość no Spidermana spotkał. Każdy przychodzi żałobę po swojemu. Ja to robię tak. W porządku, przepraszam. Mamo. Dobra? To, że nie chcę o tym rozmawiać, nie znaczy, że cię nie kocham. Skarbie. A się tak prują. Poradzimy sobie. Tak? Muszę kończyć. Zadzwonię, jak będę wracał. Dobra. Ej, nie przejedź mnie. Dobra. Ja tu normalnie po pasach przechodzę, a oni takie rzeczy. Chwila sobie, zobaczymy tutaj. To widziałem, ale czy mogę coś innego jeszcze tutaj czytnąć? Nie, no dobra. No to jesteśmy już w Fist, wbijamy się głównym wejściem standardowo i zobaczmy, co tutaj na nas czeka dzisiaj.
Trochę trzeba było drogi pokonać, żeby się tutaj dostać. A się tego nie spodziewałem w sumie, że taka ochrona będzie na wejściu. Sorry za spóźnienie. Nie szkodzi, fajnie, że jesteś. Dobra, no to... Co mogę zrobić? Mógłbyś zacząć od poznania tego miejsca. Pogadać z ludźmi. Wiesz co, wszyscy lubią kawę. Kawa, okej. A ja za jakiś czas do ciebie zajrzę, w porządku? Spoko. O, nie przejmuj się Hodgesem. Nie gryzie. Nie mocno. Na pewno? Kawy? Poproszę. Patrzcie, wszyscy chcą kawy. Co się dzieje? Pomóc? A wiesz, czemu diabła jest kwark? To cząstka subatomowa. Wie pan, część składowa protonów, neutronów, hadronów... Ten też kurde obeznany, jak Peter, nie? Pasuje. Dzięki, młody. Cholerny słom. Do diabła! Pieprzone pudło! To zaraz też naprawimy. Znając życie, nie? Mamy kilka kineskopów. Wiem, co zrobić, Nie, wystarczy walnąć kilka razy, żeby go rozwiać. No tak, albo, no. Może to kabel koncentryczny. Dobra. No to działaj, panie Mondrado. Dalej, zapraszam. Składamy wyrazy współczucia rodzinie Jeffersona Davisa, który zginął podczas zamachu w ratuszu, chcąc własnym ciałem ochronić obecnych tam mieszkańców, poświęcając własne życie. Ej, świeżaku, polej! Nawet nie podziękował, no. Bohater. Przecież facet zwyczaj nie pozwolił się wysadzić. Ej, Ernie, poznałeś już Milesa. Będzie nam tu pomagał. Może słyszałeś o jego ojcu, panu Davisie. To niesamowite, że choć jest mu teraz ciężko, postanowił się do nas zgłosić. Nie sądzisz? No, tak. Ha, i głupio dziadkowi, nie? Słuchaj, młody. Bardzo mi przykro. Chodź, Miles. Zajrzyjmy do cioci w kuchni. Hej, ciociu. Muszę już iść, ale... Masz pomocnika. Cześć, Miles. Miło cię widzieć. No to bierz fartuch i umyj ręce, to cię oprowadzę. Ej, Peter. Dzięki za tamto. Spoko. Prawie wróciliśmy do Petera, super. Doktora Michaelsa. Czas udać się do Bowery i go znaleźć. Dobra, chodźmy stąd. Nie szkodzi. Nic tu po nas, a Spider-Man musi działać. Słuchajcie. No trochę ich tutaj przybyło. Okej. Dobra. Pora się tutaj przebrać na naszego Ironmana. Iron Spider-Mana i będziemy działać. Ja dalej czekam na ten strój z Avengersów, halo. Proszę mi go odblokowywać tutaj, no. Aczkolwiek ten strój też jest kozacki, ale taki, no, mało Spider-Manowy, nie? Co tam, że jest to logo, ale kurde, to jest dosłownie zbroja, a nie kostium. Pierwszy dzień ukończono. Woohoo! O, nawet się nie odbiłeś dobrze, no. Awans! Poziom 28! Z tego, co mi pisaliście w komentarzach, to na poziomie 30 jest ten strój. Także, no, hey, Yuri, dużo nie brakuje nam. Muszę dopilnować, żeby Michael bezpiecznie dotarł do nowego schronienia. Silver Sable dała jasno do zrozumienia, że nie jesteś tam mile widziany. No i co mi zrobić? Co ja nie jestem, halo? Wszędzie jestem mile widziany. To prawdopodobne. Ach, no dobra. Będę w okolicy, ale nie za blisko. Na wszelki wypadek. Blisko ten cel. Dobra, zobaczmy. Żaden kostium się nie odblokował? Na 29 to się zblokowałem, później 31. Ej, to halo, błąd w zeznaniach w komentarzach, bo miało być na 30. A tu... Tu nie ma na 30 żadnego tego, no. A, dobra, ile mam punktów umiejętności? Tak właściwie 2. W
powietrzu. Z lotu w powietrze. Aha, to są same powietrzne ataki, dobra. Triki w powietrzu. To nawet może być spoko później. To będzie fajne, słuchajcie. Powietrzne sztuczki. Dobra. To już wiem, na co zbieram. No dobra, tutaj mamy zadanie. To sobie je rozpoczniemy od razu, nie? I zobaczymy, co ciekawego do roboty dostaniemy. Ja potrzebuję levelka po nowy kostium. Gotowi, doktorze. To oddech diabła? Oddech diabła. No to się zaczyna. Nazywa się G27, nie? Po prostu uważajcie. W niewłaściwych rękach może. Bez obaw. Jesteśmy najlepsi. Od razu mi lepiej. Kod 381. Paczka jest w drodze. No to zaraz na pewno demony tutaj wkroczą. I myślę, że sobie dadzą z nimi radę, nie? Tędy, panie Michaels. No i już coś się zaczyna dziać. Oho! Grubo! Gruba akcja! Mówiłem, że oni zaraz coś rozkminią, nie? Oj, panie Michaels! Ja bym zgiewał! Tu i teraz. Co się wyprawia? O, jeszcze jak grubego wystawili. No to koniec imprezy, ja wam powiem. No i tak. A Spidey gdzieś siedzi i patrzy, nie? Jest pan Lee nawet. Jak go wrzucił. Czyli co, odbijamy doktorka. Bo oni dostali właśnie oddech diabła. A to jest nam bardzo nie na rękę. Puszczaj, damy radę. No tak, tak, jasne. Dacie radę. Już daliście, nie? No to co, no pora lecieć, nie? Yuri, ścigam Martina Lee. Myślę, że ma doktora Michaelsa i oddech diabła. Przyjęłam. Wow. Jadą do ciebie kolejne jednostki. Tego nie chciałem robić. Wziął Michaelsa żywego. Dawaj, Spidey. Let's go. Nie, muszę zatrzymać te ciężarówki. Mnie naparzają. Jak oni mnie zauważyli w ogóle, nie? To ja nie wiem. Ha! I co? O. Come on, Spidey! Nie ma lekko. Ale cię trafię, typie. Dobra. W sumie to mogę od razu takie wyjaśnianie porobić, skoro mam dostępne. Dobra, jak was mam tłuc? A, normalnie. Coś do mnie celuje? Nara. Łoho, się rozbijamy o coś. Wszystkie jednostki strzelać! Posrało was chyba! Wow! Wybacz, ale nie zgadzam się na operację masakra na Manhattanie! Bez kitu, nie? Gdzie? Wow! Trójkąt! PX Spidey! Ktoś do nas celuje! Spadaj, gościu! Na budynek, raz. Okej, okay, czyli tak powstrzymaliśmy. I kolejne demony wlatują! Muszę się zająć tymi typkami w ciężarówkach, zanim złapili. Dobra, ty odlatujesz. Miło było. Ty masz przypał. Okej. Okay. Jest jeszcze jeden, ale tutaj dam sobie radę. Wylotka! O. Mogę go jakoś... No tak. W sumie mi pomógł. Co tam, że mnie trafił? Trochę mi pomógł. Jakby nie patrzeć. Ale tego kurde typa trzeba zdjąć stąd, bo oni mi ostatnio nieźle natruli, że tak powiem. Dobra, poleciał, super. Teraz ty sobie polecisz. Dobra, co ja mam teraz robić? Strzelajcie! Okej. On nadchodzi.
Nadchodzi i zgładzi wszystkich grzeszników. No prawie cię zgładził, nie? Przepraszam! O-o. Okej. Nawet okej to było. Lee, dawaj walizkę! Cyk. Mocny, dawaj, taką zbroję masz poza tym, Spidey. Raz drzwi wylecą. Ma nie mówiłem? Szybko! Ej, to szło dosyć wolno. Ej, mogę driftować teraz! Epicko! Ej, bez kitu rozwalę im coś od dołu tutaj. W autku. Ja to wezmę! No mogłeś to wziąć! Come on! Co ty mi robisz? No nie wiesz co ci robi? Nowe spojrzenie! Spidey! Złapać się na taką kupę to ja już nie wiem, nie? Co jest grane? Muszę no być szczery. Przejął, miałem no. Mam nadzieję cię tu ściągnąć. Moje zdolności dają mi pewną siłę perswazji. No to o tym to wiemy, nie? Obserwowałem cię. Czekałem na ciebie w ratuszu, ale się nie zjawiłeś. Gdzie byłeś? To jest prawdziwe? Czy mi się przewidziało? Przykre, że tyle ludzi zginęło. Przewidziało ci się zdecydowanie. Rzuconych przez bohaterów. Gdzie on poleciał? A tam. Ten funkcjonariusz ocalił ci życie, prawda? Był tu z twojego powodu. Teraz będzie nam nagadywał, nie? Nie, wróć do misji. Halo. Tam teraz jest. Wcześniej tam pobiegłem. A Norman chciał go wykorzystać. Głupi gest, prawda? A gdzie wtedy był Norman? Uciekał jak jakiś szczur. Wiedział, co się wydarzyło. Nie mogę go pobić. Norman to rak, który toczy to miasto. Trzeba go usunąć wraz z wszelkimi przejawami korupcji. Norman kryje się za maską kłamstw. No dobra, nawet jeśli to nie na taki sposób, co nie? Załóż maskę! Zostań o, nie, 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 nie! Nie! Dzięki, ale nie skorzystam! Padaj z maską! Tak czy inaczej, dołączysz do mnie! Tak, tak. Co, mamy się bić teraz? No możliwe. Aczkolwiek widzę tutaj, że mamy wszystkich do bicia się, nie? Ludzi, których straciłeś, bezbronne ofiary, których nie ocaliłeś. Wow. Martin, masz ich krew na rękach! Możesz powstrzymać Osborna. Masz wielką siłę. Ja lepiemy typów. Nawet pańczyna nam tu działa, nie? Czekajcie, bo nie mogę nad tym przeskoczyć. Nic tam to nie da, to co chciałem zrobić. Halo, bez sensu. Spidey kumpel by się przydał, ale akurat kurczę mam te nowe płyty założone. O, dobra. Tak sobie zlikwidujemy dwóch typów szybciej. Panie, zadziałało na drugiego, a miałem wytypione. Masakra. Gdzie? Gdzie złapami? Co to ma znaczyć, co? Którego jeszcze wyjaśniamy, co? No tego ma ten. Wow! Proszę bez takich rzeczy. To niemożliwe! Pyk! Pokaż swą prawdziwą siłę! Teraz będzie nam gadał pół godziny, no nie? Chodź! Na ciebie mam taki plan. Hops! O, i na ciebie też przy okazji. No widzieliście, teraz zadziałał kombo dwóch naraz. Wow. Co, teraz z tobą mam się klepać? Ej, no robiłem unik, wszyscy widzieli. Na kolana! Ściągnę ci maskę i obdarzę cię. No tak, tak, przyjdź, ja będę czekał, nie? Cienie przysięgły mi wierność, a ja dam im siłę. Może spadaj, co? Co? Muszę zniszczyć maskę! No muszę, tylko mnie kurde tutaj trep jakiś bije, no. Złamię cię! Zdeprzę twój umysł! Nie możesz! Możesz wrócić do światła! Bijemy typa. Twoją rodzinę i zabiję tych, których kochasz! Nie! I po masce. Dobra.
Także ten, uwolniliśmy się ten raz od jego przejmowanek tak zwanych. Tyle dobrze. Ha, jeszcze dostał bombę. Wow. Dobra. Dawaj, dawaj, przewracaj, Spidey. Dawaj, dasz radę. Super pajęczyna. No, 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 no. I fajnie. Nie macie jak dalej jechać, koledzy. Aha, a ich już tu nie ma. Super. Naprawdę. No, jeszcze zwiali z tym. Z oddechem diabła, także no powiem wam, że no nieciekawie. W porządku? Wzięli to? Wzięli. Tak. Powinienem się martwić? Bardzo. Rozchwytywany jesteś! Sorry koleżanko, ale trochę za późno na... na waszą misję ratunkową. Przepadła. Didyskoja! Też mi super bohater. Myślisz, że pomagasz, ale tylko pogarszasz sprawy. To twoja wina. Moja? To wy mieliście go chronić. Jeden nie wystarczy? No i się pruje, no. Stój! A to jej ochrona dała ciała, nie? Pójdę z nią. Dziękuję. Nie zapomnę tego. No i po misji, tak wam powiem. Level Yuri, dostaliśmy, masz jakiś super. Co do lokalizacji Martina Lee? Mamy nagranie od mężczyzny z kawiarni. Wygląda na to, że po kraksie wsiadł do czarnego sedana. Czarny sedan, świetnie. No dobrze, coś, nie? Skończyć. Znamy fragment rejestracji, a jeden z patroli znalazł czarnego sedana z pasującymi blachami na parkingu koło kanału i Hudson. Dobry z ciebie gliniarz, Yuri. Lecę. I to dosłownie leci. Dobra, zobaczmy ten kostium, który odblokowaliśmy. Nowe... Spider-Man 2099. No tego pana to kojarzę. Ale to nie jest ten strój, który chciałem, aczkolwiek. Zmniejsza grawitację, gdy przebywasz w powietrzu. Brzmi ciekawie. Może sobie ogarniemy na kolejny odcinek. Halo? To działa? Doktor Michaels? Skąd Michaels pan do nas dzwoni, no. Pożyczyłem sprzęt Sable. Diabła wypuszczą pewnie w tłocznych miejscach, na lotniskach, dworcach, stacjach. Rozprzestrzeni się jak pożar. Dlaczego Oscorp produkuje broń biologiczną w mieście? Nie powinni tego robić w jakimś bunkrze? Bez kitu, nie? Oddech diabła jest ważny dla Normana. Ma na jego punkcie obsesję. Łamie praktycznie każdy przepis federalny i stanowy, ale on ma to gdzieś. To niezły Norman. Jeśli to wyjdzie na jaw, może zapomnieć o reelekcji. Reelekcja to pikuś. Odpowie w Hadze za zbrodnie wojenne. Dlaczego pan mi to wszystko mówi? Czy nie jest pan tak samo winny jak Norman? Jestem. Zbyt długo lekceważyliśmy ryzyko. Ufam ci, Spider-Manie. Tylko ty chcesz postąpić właściwie. Proszę, ocal miasto od naszych błędów. No dobra, to sobie pogadał. A już będę kończył odcinek, także dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fajsie. No i ten, do następnego, na razie, cześć. Muszę je powstrzymać. Hej, hej!